Konińskim Domu Kultury po raz 22 odbyła się Gala Powiatu Konińskiego. To uroczystość, podczas której samorząd Powiatu Konińskiego dziękuje osobom i instytucjom za szczególne zaangażowanie w rozwój gospodarczy i działalność społeczną na rzecz mieszkańców Powiatu Konińskiego. Nagrody w postaci okolicznościowej statuetki przyznawane są za ubiegły rok w 4 kategoriach: gospodarka, kultura, sport i turystyka oraz działalność społeczna. W tym roku do nagród nominowano 17 firm, instytucji i działaczy społecznych. 7 z nich działa i pracuje na terenie gminy Stare Miasto. Gmina Stare Miasto to nie tylko inwestycje, a przykładem jest tak wiele nominacji na gali powiatu i oczywiście wyróżnieni i nagrodzeni. Ja bardzo ze swojej strony dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój i nowe spojrzenie na gminę Stare Miasto. W kategorii gospodarka jedną z firm nominowanych do tytułu był Gebhardt Stal Polska. Firma na terenie gminy Stare Miasto funkcjonuje już od 20 lat i systematycznie się rozwija. W tym roku rozpoczęto budowę kolejnej hali produkcyjnej. Jest to bardzo przyjemne dla nas, dlatego że do tej pory to raczej byliśmy widziani tutaj głównie w gminie Stare Miasto, w której jesteśmy od 2006 roku. Teraz okazuje się, że nie tylko w gminie, ale również i w powiecie konińskim jesteśmy widoczni. Bardzo nas to cieszy, traktujemy to jako uznanie naszej pracy, naszego wysiłku, nie tylko jeśli chodzi o rozwój firmy, ale również, że stajemy się coraz bardziej zauważalni w powiecie konińskim, co nas bardzo cieszy. W kategorii kultura z terenu gminy Stare Miasto nominowana do nagrody była parafia ewangelicko-reformowana w Rzychlinie, która, jak napisano w uzasadnieniu, z powodzeniem na terenie swojego działania propaguje różne formy aktywności społecznej i artystycznej. W tej samej kategorii nominację otrzymał też Jacek Matusiak, dyrektor Biblioteki Publicznej gminy Stare Miasto. W tym przypadku podkreślono jego duże zaangażowanie w propagowanie szeroko pojętej kultury, w tym czytelnictwa. Nominację traktuję jako duże wyróżnienie. Docenienie działalności mojej biblioteki w zakresie promocji czytelnictwa, w zakresie kultury. Jest to taki czynnik motywujący, który będzie zachęcał nas do dalszych wysiłków na rzecz mieszkańców w obszarze właśnie kultury. W kategorii działalność społeczna nominację otrzymała Hanna Nawrocka, fundator Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Chorym Tęczowa Gromada, założycielka Domu Opieki Tęczowa Dolina. W tej samej kategorii nominację otrzymała też Jadwiga Janiak, przewodnicząca Klubu Seniora oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pracuję z potrzeby serca. Nie oczekuję ani na profity, ani na nagrody, ale miło, jeżeli ktoś zauważy i doceni moją pracę. W kategorii sport i turystyka z terenu gminy Stare Miasto nominacje otrzymali Adrian Stanisławski, szablista Konińskiego Klubu Szermierczego oraz Janusz Kwieciński, trener i działacz sportowy klubu tenisa stołowego Wicher. Mimo że Wicher istnieje od 2020 roku, w ciągu kilkunastu miesięcy stał się czołowym klubem tenisa stołowego w regionie i to właśnie Januszowi Kwiecińskiemu w tej kategorii kapituła konkursu przyznała nagrodę. Cieszę się niezmiernie ze względu na to, że otrzymałem tę nagrodę. Jednakże wszyscy doskonale wiemy, że na sukcesy potrzebnych jest wiele pracy i nie tylko mojej pracy, bo to jest sukces całego sztabu szkoleniowego, całego sztabu organizacyjnego, a zarazem ludzi dobrej woli, którzy pozwolili nam na to, żebyśmy mogli organizować w tak trudnych czasach pandemicznych klub. Ilość wyróżnień, jakie otrzymali mieszkańcy gminy Stare Miasto na tegorocznej gali powiatu konińskiego, cieszy. Codzienna współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami czy firmami pozwala systematycznie poprawiać warunki pracy i wypoczynku jej mieszkańców. Zgodnie podkreślali obecni na gali przedstawiciele samorządu gminy Stare Miasto.